Konferencja dotyczyć miała kobiety na wybory, ale wczorajsze wydarzenia z agresywnym atakiem policji na posłankę Kingę Gajewską powodują, że nie możemy Państwu o tym nie powiedzieć. Brutalność policji polskie kobiety obserwują od 2020 roku. To było używanie pałki teleskopowej na protestach. To było używanie gazu, w tym gazu w sposób niedozwolony, również w stosunku do polityczek. Sama jestem ofiarą agresji policji. Sprawa do tej pory nie została zamknięta, winny nie został ukarany. Kobiety były na protestach zastraszane. Nauczycielkom grożono utratą pracy. Zamykano do radiowozów na długi czas młode aktywistki i aktywistów, które walczyli o swoje prawa. A wczoraj widzieliśmy kolejną odsłonę brutalizacji policji. Ktoś powiedział, Rosja już tu jest, bo dokładnie tak to wygląda. Jakie to są standardy demokratyczne, kiedy posłanka zostaje wyciągnięta z protestu, który odbywa się niedaleko miejsca, gdzie jest pan Morawiecki, ale jest 200 metrów, gdzie stoi z małą szczekaczką. Jest wyciągnięta w momencie, kiedy krzyczy o 200 tysiącach wiz wydanych nielegalnie przez rząd polski, przez rząd Mateusza Morawieckiego. To powoduje napaść policji. Wokół posłanki stoją ludzie, którzy informują, to jest poseł na Sejm. Nie macie prawa jej wlec, nie macie prawa jej szarpać, nie macie prawa jej ciągnąć, bo przysługuje immunitet. Stoi obok poseł, który poświadcza, że to jest posłanka. Co robi z tym policja? Nic z tym nie robi. Dalej ją szarpią, dalej ją wloką i zamykają w radiowozie. Wypuszczają po kilku minutach. Szczęściem posłanki Kingi Gajewskiej jest to, że jest posłanką, bo ją wypuścili. Bo oglądaliśmy liczne przypadki brutalności. Przypomnę tylko, że w czasie jednego z protestów kobiet dziennikarce złamano rękę. I co się zdarzyło? Nic się nie zdarzyło. Policja nadal jest bezkarna. Nie są wyciągane żadne konsekwencje w stosunku do policjantów. Mówią, że nie słyszeli. Ja przypominam, granatnik owszem, wybuch komendantowi głównemu, ale to nie powoduje niedosłuchu całej policji. Na dwa ważne komunikaty. My wszyscy mamy prawa obywatelskie, mamy prawa protestować, mamy prawo wziąć udział w zgromadzeniach, a policja nie ma prawa zachować się w sposób agresywny. Policjant nie ma prawa naruszać nietykalności posłanki. Policja nie ma prawa atakować kobiet. Kilka tygodni temu na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Skawinie protest był zakłócany. Co robiła wtedy policja? Policja chroniła zakłócających. Nie pozwalali nam do nich podejść. Oddzielali nas kordonem i pozwalali celowo zakłócać wiec Trzaskowskiego. Co robi policja w czasie spotkania Morawieckiego? Szarpie posłankę, wlecze ją i zamyka w radiowozie. Domagamy się natychmiastowej informacji od szefa policji, co takiego wydarzyło się w Otwocku, jakie będą konsekwencje. I niech nie opowiadają, że nie słyszeli, że to posłanka, bo słyszeli, bo mamy to nagrane. I domagamy się od szefa MSWiA natychmiastowych działań, bo to, co robi PiS, to obraża polski mundur. Do nas regularnie zgłaszają się policjanci, którzy mówią, że jest im wstyd za taką policję, że nie chcą bić, pałować i gazować kobiet i dostają takie polecenia. Jeżeli pan Kamiński, pan Morawiecki i cała ta szajka nie ockną się, będą mieli również zrujnowaną kolejną instytucję, policję. Od 2020 roku dali przyzwolenie na agresję wobec kobiet. 15 września skończymy ten proceder. 15 września skończymy z agresją policji wobec kobiet. Październik, 15 października. I października 15? Pogonimy Kaczyńskiego.